Uśmiechnięte, entuzjastyczne i rozradowane twarze załogi zmierzającej do amerykańskiego wahadłowca. Nikt nie spodziewa się, że za chwil kilka dojdzie do jednej z największych tragedii promu kosmicznego. Moi drodzy, no właśnie. Tragedia promu kosmicznego, czy też wahadłowca kosmicznego będzie oczywiście tematem naszego dzisiejszego odcinka. Zanim do niego przejdziemy, naturalnie zachęcam Was z uporem niestrudzonego maniaka do tego, żebyście subskrybowali nasz kanał, żebyście dzielili się wrażeniami i komentarzami, żebyście zostawili kciuk uniesiony w górę pod tym, pod poprzednimi, jak i pod następnymi naszymi filmami. Yy, oraz zachęcam Was także do tego, żebyście. Sprawdzali, czy docierają do was powiadomienia o naszych nadchodzących premierach. Moi drodzy, właśnie przechodzimy do klucz naszego dzisiejszego spotkania, czyli do, do historii, która, prawdę powiedziawszy, tak jak jest to zapisane w tytule, zamyka się w symbolicznych 73 sekundach. Oczywiście jest to li tylko i wyłącznie symboliczna liczba, ponieważ no cały ciąg przyczynowo-skutkowy prowadzący do tej tragedii trwał zdecydowanie dłużej, ale warto dodać, że katastrofa Challengera, czyli tego słynnego amerykańskiego wahadłowca, na stałe wpisała się mrocznymi zgłoskami w historię NASA, w historię eksploracji kosmosu. Była wielką tragedią, która wywarła ogromny wpływ na późniejsze działania NASA oraz na na kwestie zabezpieczeń czy też przygotowań do późniejszych lotów. Ale zacznijmy naszą dzisiejszą opowieść tradycyjnie od początku, czyli od samej nazwy wahadłowca. Challenger tak on się zwał, ale miał specyficzne oznaczenie, ponieważ oznaczony był. Symbolem STA 099, bądź też drugim symbolem OV 99. Był to, moi drodzy, drugi wahadłowiec kosmiczny słynnego amerykańskiego programu STS. No i przejdźmy w naszej opowieści kroczek dalej, ponieważ, no właśnie. Orbiter Challenger, ponieważ też takie określenie na ten statek kosmiczny funkcjonuje. Skąd wziął swoją nazwę? No, otrzymał imię po brytyjskim okręcie badawczym HMS Challenger, który żeglował po wodach Atlantyku i Pacyfiku w latach 1872-1876. Stąd właśnie wzięła się nazwa tego słynnego wahadłowca amerykańskiego. Prom kosmiczny Challenger wykonał do momentu Katastrofy, którą omawiamy w dzisiejszym odcinku: 10 lotów. Spędził w przestrzeni kosmicznej 62 dni, zaliczył 995 orbit i przeleciał łącznie 41 527 416. Kilometrów. Włączając oczywiście w te wszystkie dane statystyczne ostatnią misję. Liczba astronautów, która przebywała na promie Challengera podczas tych wszystkich misji, to 56. 56 osób podczas wszystkich misji Challengera na nim właśnie przebywało. I jesteśmy w roku 1986. Challenger, jego misja jest planowana od dłuższego czasu, ale tych planach no co chwilę pojawia się jakiś element który no niestety albo też no stety, gdyby nie wystartował stety oczywiście dla załogi, yy, wpływa na to, że no, nie, może, nie może NASA zdecydować się kiedy ten start się odbędzie. No i tak pierwotnie challenger miał wystartować 22 stycznia. jednak opóźnienia wcześniejszej misji misji oznaczonej przez NASA symbolem STS-61C spowodowały przełożenie startu najpierw na 23 stycznia, a potem na 24 stycznia. Ostatecznie, no właśnie, odłożenie startu dokonano na 25 z kolei stycznia, i ono było spowodowane, mówiąc wprost, złą pogodą w Dakarze. Tak, moi drodzy, nie przesłyszeliście się w dalekim Dakarze, ponieważ to właśnie tam znajduje się do dnia dzisiejszego jedno z lądowisk awaryjnych dla promów kosmicznych. No, i tam niestety pogoda nie sprzyjała, więc Nasa zadecydowała, że start zostanie znowu przełożony. Nasa po wielu perturbacjach wewnątrz, wielu dyskusjach zdecydowała, że skorzystać będzie można z awaryjnego lądowiska w Casablance, w tej słynnej, pięknej Casablance. Ponieważ jednak nie było ono przygotowane do pracy w nocy, start i tak musiał zostać przełożony na godziny poranne czasu lokalnego. Zła pogoda nad Centrum Lotów Kosmicznych imienia Johna Kennedy'ego wymusiła znowu odłożenie startu Challengera na 27 stycznia na godzinę 9:37. No i moi drodzy, przechodzimy dalej, ponieważ yy, no. Znowu mamy do czynienia z kolejnym przełożeniem startu. Start przełożono o kolejny dzień z powodu problemów z włazem wejściowym promu kosmicznego. Moglibyśmy powiedzieć, że już po tylu perturbacjach naprawdę warto byłoby się zastanowić, czy jednak na dłuższy czas nie odłożyć tego startu, ale Presja w NASA była tak ogromna, że start Challenger'a musiał się odbyć pomimo wszystkich przeszkód, jakie Challenger i załoga NASA napotykali na drodze do, do tegoż startu. Na początku no właśnie tych wszystkich problemów technicznych, niepoprawnie działał jeden z mikroprzełączników wskazujących poprawne zamknięcie włazu. No jest to sytuacja ekstremalnie ważna i ekstremalnie niebezpieczna w momencie, gdyby no, podczas lotu ten mikroprocesor pokazywał, że jednak włas nie jest do końca domknięty. No, wyobraźmy sobie, co by się wtedy mogło wydarzyć. Następnie jedna ze śrub przeszkadzała personelowi w usunięciu zatrzasku z włazu orbitera. Więc kolejna usterka techniczna, która z, na, z perspektywy Ziemi nam wydaje się mało istotna, ale gdybyśmy się znajdowali w przestrzeni kosmicznej, uwierzcie mi, że z pewnością byłaby to usterka szalenie poważna. Gdy zatrzask został w końcu odpiłowany i zastąpiony, boczne wiatry nad lądowiskiem promu przekroczyły limity dopuszczalne w procedurze awaryjnego powrotu do miejsca startu. Na osłabnięcie wiatru czekano aż do końca okna startowego, no co, moi drodzy, wymusiło z kolei kolejne, tutaj tautologia ta nam się wdała, opóźnienie. Przejdźmy dalej. Na 28 stycznia, widzicie, ile to już dni start był odkładany. Prognozy zapowiadały niezwykle zimne poranki. Pamiętajmy, że cały czas Challenger ma wystartować w godzinach rannych, ze względu na zapasowe lądowisko w Casablance. Temperatura miała spaść do minus pół stopnia Celsjusza, najniższej temperatury dopuszczalnej przy starcie. Jeżeli temperatura spadłaby jeszcze niżej, wtedy start, wedle procedur NASA, musiałby zostać odwołany. I istotnie funkcjonują i są do zdobycia zdjęcia pokazujące chociażby oblodzenia wokół samego Challengera, jak to wtedy wyglądało. No, te zdjęcia robią imponujące wrażenie, zważywszy też na to, jak temperatura, ta zimna temperatura wpłynie na późniejsze losy tego wahadłowca. Jeżeli chodzi o załogę, stanowiła ją grupa siedmiu osób, siedmiu osób, które, tak jak powiedziałem we wstępie, nie spodziewały się tak ogromnej tragedii nie spodziewały się, że za kilka chwil niestety stracą życie stracą życie przez ciąg bardzo niefortunnych zdarzeń. Ale przejdźmy dalej, moi drodzy, ponieważ jedną z osób, która była w załodze Challenger'a, yy, warto wspomnieć, ponieważ była to kobieta, która zawodowo nie zajmowała się astronautyką, nie była pracownikiem NASA. Była to Krista McAuliffe. Była nauczycielką. Moi drodzy, była nauczycielką i ciekawa historia z nią się wiąże, bowiem 1 lipca 1985 roku zakwalifikowała się do Korpusu Astronautów NASA. NASA jako kandydatka na specjalistkę misji edukatora w Stanach Zjednoczonych w tamtym czasie była szeroko zakrojona akcja "Szkoła w kosmosie" i y, ta akcja polegała na tym, że należało wytypować nauczyciela, nauczyciela, który poleciałby w kosmos. Promem Challenger podczas tej kolejnej misji programu STS, aby popularyzować wśród uczniów wiedzę o kosmosie. No i znalazła się nasza bohaterka wśród 10 nauczycieli, wytypowanych spośród, uwaga, 11 tysięcy nauczycieli. Którzy oczywiście przystąpili do eliminacji. 19 lipca 1985 roku ówczesny wiceprezydent Stanów Zjednoczonych George Bush ogłosił, że to właśnie ona, że to właśnie Krista poleci w kosmos i y, będzie reprezentowała cały program Szkoła w Kosmosie. Była z tego powodu szalenie zadowolona, zresztą nie tylko ona, ponieważ start Challengera. Obserwowali oczywiście jej bliscy na y, pulpicie w odpowiednim oddaleniu od miejsca startu, ale obserwowali także jej uczniowie i koledzy ze szkoły, ponieważ Cała, e, całe wydarzenie było transmitowane na żywo. Moi drodzy, na 6,6 sekundy, tak specjaliści wyliczają, co do setnej sekundy przed startem odpalone zostały trzy główne silniki promu kosmicznego, które w żargonie NASA zwą się SSME. Przed oderwaniem się od ziemi, w wypadku anulowania startu, SSME mogą zostać bezpiecznie wyłączone, więc w tym momencie, jeżeli cokolwiek by się zdarzyło niebezpiecznego i załoga uznałaby, że start należy przerwać, można było oczywiście to uczynić. Zarówno załoga, jak i operatorzy m, przy tych wielkich amerykańskich nasowskich. Pulpitach, mogliby także start przerwać. Moment odpalenia rakiet na paliwo stałe uznaje się za początek startu rakiety, na której oczywiście jest umieszczony wahadłowiec. Dla misji STS-51L chwila ta nastąpiła o godzinie 11:38 czasu wschodniego Stanów Zjednoczonych. No i tak, moi drodzy, zaczyna się. Yy, całe tragiczne wydarzenie. Bowiem, gdy zespół wahadłowca opuścił wieżę startową, kontrola została przełączona z centrum kontroli startu w ośrodku imienia Kennedy'ego do centrum kontroli misji kosmicznych w Houston. Houston oczywiście kojarzy nam się z misją Apollo 13 i słynnymi słowami Houston mamy problem. Z uwagi na rosnący opór aerodynamiczny, w 20 sekundzie lotu silniki główne zaczęły zmniejszać ciąg. Moi drodzy, no i co się dzieje dalej? Gdy prom osiągał punkt maksymalny Q, wpadł jednocześnie w najsilniejszy prąd powietrzny, jaki kiedykolwiek został odnotowany w czasie programu lotów wahadłowców. Czyli już działy się rzeczy naprawdę nieprzewidywalne. Pierwszy raz takie rzeczy, jeżeli chodzi o osiągnięte, osiągnięte ciągi, zaczęły się dziać przy locie Challengera. Ciśnienie wewnątrz prawej rakiety pomocniczej zaczęło spadać z powodu rosnącej dziury w poszuciu rakiety i wydostającego się przez nią gazu. Po 60 sekundach z małym okładem można było już zaobserwować płomienie. Płomienie wydostające się z rakiety i omiatające cały zbiornik zewnętrzny. Nie były to oczywiście płomienie, które nam się kojarzą ze startem wahadłowca i rakiety, czyli te wydobywające się spod rakiety. Były to oczywiście płomienie niepożądane, które wydobywały się w innych miejscach w poszyciu, które było już niestety wtedy podziurawione. Na tym etapie lotu sytuacja nadal wyglądała normalnie, zarówno dla astronautów, jak i dla kontrolerów lotu. Po mniej więcej 68 sekundach kontroler lotu Odpowiedzialny za łączność z astronautami przekazał, że z silniki ponownie pracują na uwaga 104%, czyli cały czas wydawało się wszystkim, że jest ok. Przejdźmy dalej, moi drodzy, w tej dramatycznej sytuacji, ponieważ dowódca promu, dowódca promu, czyli Francis Scobie, potwierdził poprawną pracę silników słowami Roger, go at, throttle up. Odpowiedź ta była ostatnimi słowami odebranymi z Challengera przez węzeł łączności powietrze-ziemia. Żadnych innych słów z Challengera nie usłyszano. Rozpadanie się rakiety rozpoczęło się w 73 sekundzie po starcie na wysokości mniej więcej 14 km. Rozpadający się zewnętrzny zbiornik spowodował, że cały zespół, czyli rakieta i prom, zmienił położenie względem lokalnego przepływu powietrza i momentalnie został rozerwany przez ogromne siły oporu aerodynamicznego. I zostało to oczywiście uchwycone na, przez kamery telewizyjne, które na żywo transmitowały start Challenger. Moi drodzy, na kilka sekund po katastrofie. W pomieszczeniu kontroli misji zapadła cisza. Kompletna cisza. Ekrany pokazywały chmurę dymu w miejscu, gdzie był Challenger i spadające do oceanu odłamki. W 89 sekundzie lotu dyrektor tegoż lotu, czyli Jay Green, zapytał kontrolera dynamiki lotu o informację, co się dzieje. I kontroler odpowiedział, że radar pokazuje wiele źródeł. Jest to zapisane w stenogramach. Co było dalszą wskazówką, że Challenger rozpadł się. Kontroler łączności zaraportował wtedy brak łączności, jakiejkolwiek łączności z załogą Challengera. Stwierdził, że stracili przychodzące połączenia radiowe i telemetryczne z wahadłowca. I Green, czyli dyrektor lotu, rozkazał, aby każdy uważnie przyglądał się napływającym danym. Jak gdyby w dalszym ciągu do dyrekcji lotu nie, dochodziło ta stra nie dochodziła ta straszna prawda mówiąca o tym, że Challenger po prostu się rozbił, mówiąc kolokwialnie, rozbił w powietrzu. Oficer bezpieczeństwa kosmodromu w stacji sił powietrznych w Cape Canaveral wysłał sygnał radiowy aktywujący układ samozniszczenia rakiet dodatkowych na paliwo stałe. Była to, moi drodzy, normalna procedura podejmowana przez oficera bezpieczeństwa, gdy ten... Uznać miał, że odpadające rakiety czy też fragmenty rakiet mogą stanowić zagrożenie dla ludzi znajdujących się na Ziemi. Musiały one ulec samozniszczeniu. Moi drodzy, przejdźmy dalej kroczek w naszej dzisiejszej opowieści, ponieważ wytrzymalsza kabina załogi przetrwała rozpad promu, co ciekawe, w dość dobrym, jak się ocenia, stanie. W 75. sekundzie zaobserwowano, jak opuszcza ona gazowy obłok powstały po zniszczeniu wahadłowca. NASA. Oszacowała, że podczas rozpadu była ona poddana przeciążeniom od 12 do 20G przez około 2 sekundy, czyli naprawdę dużym przeciążeniom, jeżeli popatrzymy z perspektywy, z perspektywy fizyki. Po tym czasie to przeciążenie miało wynosić tylko 4G, a już po 10 sekundach kontynuowała ona lot po trajektorii balistycznej, osiągając maksymalną wysokość 19,8,8 km po 25 sekundach. Przyspieszenie, moi drodzy, wskazuje na to, że było zbyt małe, aby u astronautów wywołać poważniejsze obrażenia. Czyli można zaryzykować stwierdzenie, że jeszcze wtedy żyli, że przeżyli, przynajmniej niektórzy z nich, wielki wybuch po 73 sekundach od startu. No właśnie, przynajmniej tak twierdzą naukowcy: kilkoro z astronautów przeżyło rozpad. I przynajmniej przez krótki czas po nim było przytomnym. Świadczył o tym fakt, że trzy z czterech odnalezionych osobistych zasobników powietrza zostały uruchomione czyli ci astronauci musieli je uruchomić, ergo jeszcze żyli. Śledczy stwierdzili, że te trzy zasobniki były używane i brakowało w nich mniej więcej tyle powietrza, ile astronauci zużyliby przez pozostałe 2 minuty i 45 sekund lotu aż do zderzenia z oceanem. Czyli w momencie zderzenia kapsuły z oceanem wtedy najprawdopodobniej już wszyscy zginęli. Cała załoga Challengera miała wtedy zginąć. Moi drodzy, nie wiadomo jednak do dnia dzisiejszego, czy i ilu z nich było przytomnych przez ten cały czas. W znacznej mierze zależy to od faktu, że kabina zachowała hermetyczność i ciśnienie. Jeśli nie, na tej wysokości byliby świadomi jedynie przez kilka sekund. Moi drodzy, w tej całej naszej dzisiejszej opowieści bardzo ważną rzeczą jest reakcja NASA. Po tej katastrofie, ponieważ zaraz po, po niej właśnie ta organizacja została bardzo mocno skrytykowana za brak otwartości wobec mediów, NASA nie chciała udzielać żadnych informacji mediom. New York Times zwrócił uwagę, że dzień po wypadku ani Jay Green, czyli dyrektor lotów, ani żadna inna osoba z hali kontrolnej nie była dostępna dla prasy. I to bardzo mocno rozwścieczyło amerykańską prasę. Chcieli poznać prawdę, jak mogło dojść do tak strasznej katastrofy. Moi drodzy, w wieczór po katastrofie prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan miał wygłosić słynne coroczne przemówienie, czy też orędzie o stanie państwa. Początkowo oświadczył, że ogłosi to orędzie, jednak pod rosnącymi naciskami stwierdził, że yy, no właśnie zniweluje swoje plany i wyda oświadczenie, wyda przemówienie o katastrofie Challenger'a. Yy, i Wydał istotnie to przemówienie. Zostało ono transmitowane z gabinetu Owalnego. Jest dzisiaj dostępne na oficjalnych kanałach hmm, słynnej biblioteki prezydenta Ronalda Reagana. Szczątki, szczątki załogantów, które można było zidentyfikować, zostały przekazane rodzinom 29 kwietnia 1986 roku. Dwóch astronautów zostało pochowanych przez rodziny w osobnych mogiłach na Narodowym Cmentarzu w Arlington. Natomiast pozostali oficjalnie spoczęli 20 maja 1986 roku w zbiorowej mogile na tymże samym cmentarzu. I mogiła ta do dziś jest jednocześnie pomnikiem. Pomnikiem upamiętniającym te dramatyczne chwile ze stycznia roku 86. Już kilka minut po wypadku, NASA wydała rozkaz o wysłaniu statków w miejsce odpadnięcia szczątków promu i rakiety. I statki normalnie zostałyby wysłane do odzyskania rakiet dodatkowych na paliwo stałe. Do akcji wysłano także samoloty poszukiwawczo-ratownicze, czyli w bardzo szybki sposób NASA zareagowała, aby wysyłać już statki, które miałyby zbierać to, co po prostu spada do oceanu. Moi drodzy, na pokładzie Challenger'a znajdowała się amerykańska flaga, która została zasponsorowana przez 514 chłopieńcy zastęp scoutów z MOMENT. Odzyskano ją, co ciekawe, w stanie nienaruszonym. Umieszczono ją w pojemniku specjalnym, i do dzisiaj stanowi ona jeden z symboli tej wielkiej amerykańskiej kosmicznej tragedii. Ale moi kochani, należy wspomnieć także o reakcjach rodzin. Reakcjach rodzin, które znajdowały się w specjalnie wydzielonej strefie, by obserwować lot, i te rodziny, jak zarejestrowały kamery. Nie zdawały sobie kompletnie sprawy na początku z tego, że doszło do katastrofy. Publiczność myślała, że wielki wybuch to kolejny etap startu, że wszystko idzie zgodnie z planem. Dopiero po chwili możemy zauważyć na ich twarzach wyraz tragicznego zrozumienia tego, co się zdarzyło 14 km nad nimi. Ale przejdźmy, moi drodzy, do wniosków komisji. Do wniosków komisji, która oczywiście została powołana po katastrofie Challengera i do raportu, do raportu Komisji do Spraw Nauki i Technologii w sprawie katastrofy Challengera, cóż ten raport nam mówi. Komisja ma wrażenie, że zasadniczym problemem prowadzącym do wypadku Challengera nie była zła komunikacja lub konkretne procedury, jak sugerują wnioski Komisji Rogersa. Fundamentalnym problemem były raczej trwające kilka lat błędy w podejmowaniu decyzji technicznych przez wysoką kadrę w NASA i personel podwykonawców. Nie udało im się podjąć zdecydowanych działań prowadzących do rozwiązania narastających problemów związanych z łączeniami w rakietach dodatkowych na paliwo stałe. I komisja mówiąc wprost obwinia opieszałość NASA i pracowników NASA. No i jeszcze w dalszych fragmentach komisja stwierdza, że mm, bardzo źle zaplanowano cały start w związku także z tymi ciągłymi opóźnieniami. Czyli no, komisja jasno stoi na stanowisku, że należało na czas dłuższy odłożyć start, a nie robić to z dnia na dzień, mówiąc kolokwialnie, na wariackich papierach. Moi drodzy, katastrofa Challengera spowodowała 32-miesięczną przerwę w programie lotów wahadłowców. I na tym zakończymy nasz dzisiejszy odcinek. Oczywiście wiemy, że wahadłowce po tych 32 miesiącach startowały nie tylko wahadłowce, ale i inne statki kosmiczne i też w późniejszych latach dochodziło do tragicznych sytuacji związanych, czy to z lotem w kosmos, czy to z powrotem z tegoż kosmosu. Moi drodzy, dzisiejszy kosmiczny, tragiczny, katastrofalny wręcz odcinek dobiegł końca. Ja Was zachęcam gorąco do tego, żebyście się dzielili wrażeniami, żebyście się dzielili. Komentarzami na przykład na temat tego, o czym chcielibyście posłuchać w naszych przyszłych odcinkach. Pamiętajcie o tym, żeby kciuk uniesiony w górę zostawić pod dzisiejszym filmem i pamiętajcie na to wszystko, aby wyglądać kolejnej premiery z cyklu Dawno Temu.